Neolityczne kopalnie w Krzemionkach coraz bliżej UNESCO. W grudniu ubiegłego roku Polski Komitet do Spraw Światowego Dziedzictwa podjął uchwałę aprobującą starania Krzemionek o wpis na listę informacyjną Centrum Światowego Dziedzictwa. To jest lista, na którym znajdują się obiekty przygotowywane przez państwo polskie i w ciągu najbliższych kilku lat mogą one być zgłoszone już w formie oficjalnego wniosku nominacyjnego do wprowadzenia na listę światowego dziedzictwa. 12 stycznia bieżącego roku Krzemionki oficjalnie zostały wpisane na tę listę. To oznacza, że nasze starania, nasze oficjalne wnioski, ale przede wszystkim wartości kopalni Krzemienia, neolitycznych kopalni Krzemienia w Krzemionkach, zostały uznane za obiekt wart tego, aby znalazł się na liście światowego dziedzictwa. Lista informacyjna to przedostatni etap przed umieszczeniem neolitycznych kopalni Krzemienia we właściwym spisie światowych cudów. Przed nami kolejny etap. Myślę, że z jednej strony mniej trudny, ponieważ mamy już na czym opierać nasz wniosek nominacyjny, a więc uznane zostały, tak jak powiedziałem, te wyjątkowe wartości obiektu, wartości o wadze, o randze światowej, ale teraz bardziej praca taka od podstaw merytoryczna, techniczna. Teraz prace na Krzemionkach skupione będą wokół przygotowania dwóch ważnych dokumentów. Jednym z nich będzie wniosek nominacyjny, który przede wszystkim skupiać będzie się na analizie porównawczej. Musimy porównać nasz obiekt z istniejącą, wpisaną już na listę światowego dziedzictwa kopalnią Wspien w Belgii. W 2001 roku została wpisana na listę światowego dziedzictwa. Porównać z innymi obiektami, które posiadają dużą wartość w Europie i tych kopalń jest przynajmniej 5-6. Ponadto Krzemionki muszą wykazać się właściwym poziomem zabezpieczenia, zabytku i zarządzania oraz odpowiednim poziomem finansowania adekwatnym do rangi miejsca oraz zabezpieczającym jego funkcjonowanie. Sporządzenie całej dokumentacji to proces długotrwały i złożony. Sam wniosek liczy ponad 500 stron, załączniki ponad 200 stron, plan zarządzania ponad 300 stron, a więc cała dokumentacja to ponad 1000 stron. Jak podkreśla dyrektor Muzeum Historyczno-Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki Włodzimierz Szczałuba, cały proces łącznie z oczekiwaniem na rozpatrzenie wniosku oraz sam wpis potrwać może jeszcze od 2 do 3 lat.